Dobry wieczór, słuchają Państwo jak co tydzień o tej porze audycji Sami Sobie w Radiu Gdańsk. Magda Świerczyńska, do nas kłaniam się nisko i zapraszam tym razem do Rumi, gdzie działa Fundacja Nauki Polskiej imienia inżyniera Witolda Zgrenickiego, polskiego Nobla, jak o nim mówiono. Organizacja z jednej strony popularyzuje postać Zgrenickiego, a z drugiej kontynuuje jego działalność dla polskiej nauki, a robi to poprzez wspomaganie pomorskich szkół, przede wszystkim tych technicznych, które borykają się z brakiem sprzętu laboratoryjnego i mają trudności z należytym przygotowaniem uczniów i studentów do rywalizacji w szybko zmieniającym się świecie. Zajrzymy do trzech szkół, które współpracują z fundacją. Powiem też dużo więcej o jej misji. Sami sobie zapraszam. Jesteśmy przed gimnazjum salezjańskim w Rumi. Do gimnazjum przylega salezjańskie liceum ogólnokształcące. Kompleks szkół mieści się przy parafii wspomożenia wiernych w Rumi. Jest to kościół prowadzony przez salezjanów. Ta szkoła chyba najwięcej otrzymała spośród wszystkich szkół, które wspiera fundacja. Najwięcej otrzymała darowizn w sprzęcie laboratoryjnym. Głównie dla pracowni fizycznej, ale także trochę dla pracowni biologicznej, bo oczywiście wspomagamy nie tylko te dwie szkoły, a właściwie to jest jedna szkoła, jeden zespół szkół, gimnazjum i liceum, bowiem wspomagamy jeszcze dawniejsze technikum elektryczne w Wejherowie, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Wspomagamy zespół szkół chłodniczych i elektronicznych w Gdyni, szkołę podstawową sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie oraz dwie szkoły spoza naszego województwa, zespół szkolno-przedszkolny i gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, to jest miejscowości, gdzie jest pochowany patron fundacji, a także gimnazjum numer 2 w Nidzicy, to jest w województwie warmińsko-mazurskim. No, o szczegółach Państwa działalności jeszcze sobie powiemy, a tymczasem wejdziemy do szkoły. Oczywiście. A tutaj... Stankiewicz, nauczyciel gimnazjum salezjańskiego. Kiedy ja tu zaczęłam pracować, fundacja pana Zawadzkiego już tutaj działała. Zakupy robił pan profesor Subczyński, który uczył w liceum, a z racji tego, że zmieniła się podstawa programowa i tą pracownię robiliśmy od podstaw, powiem tak, więc każda pomoc naukowa, która do nas wpływała, była na wagę złota. Później była ta akcja właśnie, kiedy rodzice mogli wpłacać 1% podatku na fundację. No i mówiliśmy o tym, prawda, uczniom, mówiliśmy rodzicom. No i pan Zawadzki zawsze jakąś kwotę pieniędzy przeznaczał. Myśmy najczęściej robili te niezbędne zamówienia, które się wiązały z tym, żeby były pomoce do wykonania podstawowych doświadczeń. No w tej chwili jesteśmy już na takim etapie, że możemy już pracować w grupach, co w przypadku gimnazjum jest czymś fantastycznym, dlatego że uczniowie mają obowiązek wykonać 14 po prostu obowiązkowych doświadczeń, które są tak sprawdzone później na egzaminie. I w tym momencie, kiedy możemy tworzyć grupy czteroosobowe, pięcioosobowe, no to po prostu no, stwierdzam, że to jest taka no, rzecz wspaniała, dlatego że przy takich doświadczeniach, no, sama nauka, jaką jest fizyka, jest nauką przyrodniczą, poznawczą, więc jeżeli dziecko może eksperymentować, to uczy się praktycznie wszystkiego. Uczy się pewnych elementów takich, jak ja to mówię, manualnych, bo on coś musi połączyć, prawda, musi się nauczyć odczytywać, nauczyć się planować i przede wszystkim współpracować z innymi ludźmi. A ta wiedza, którą on właśnie zdobywa na takich doświadczeniach uczniowskich, potem przenosi na zewnątrz, bo to nie jest tak, coś tu poznaje, no a potem idziemy i widzimy, że to z tym wszystkim spotykamy się, więc ja na przykład jestem bardzo zadowolona i wdzięczna za każdą pomoc, którą mogę tutaj otrzymać. I uczniowie również, kiedy pada pytanie, słuchajcie, czy kupić kamerkę, na przykład za 2000, która no może nam tam mamy komputer, rzutnik medialny, pokazać pewne małe jakieś doświadczenia, które pokazy, które ja robię, to uczniowie wolą zestawy, dlatego że oni przybywają za bardzo w tym świecie wirtualnym. I w momencie, kiedy oni dostają coś, jak zwykły termometr, może pani była zaskoczona, ale jest termometr i teraz trzeba określić zakres i dokładność. Patrzyła ten termometr, oni mają wszystko elektroniczne, zegarki elektroniczne, termometry i raptem muszą się no, zwierzyć z czymś, gdzie jest wskazówka, gdzie trzeba coś wyzerować, gdzie jest sprężyna. Może to są banalne rzeczy, ale patrząc jak się zmienia pokolenie, to właśnie to pokolenie nie ma takich umiejętności. Thank you.
Marek Zaborowski, dyrektor Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego w Rumi. Współpraca, która jakby trwa od lat, którą zapoczątkował poprzedni dyrektor, ksiądz Marek Woś, i która trwa już przez lata. Na pewno i niewątpliwie jest dla nas bardzo ważna i bardzo cenna, chociażby z tego powodu, że dzisiaj w ogóle jakby edukacja dostrzega po pewnych latach przerwy, że fizyka jest przedmiotem, bym powiedział, bardzo ważnym, gdzie przez lata rzeczywiście trochę był ten przedmiot marginalizowany, i stąd jakby wyposażenie gabinetu fizycznego dla obu szkół, jakby niewątpliwie to wszystko przyczynia się do tego, że to nauczanie fizyki może być na bardzo wysokim poziomie, co się przekłada na pewno też na wynik egzaminu gimnazjalnego i na pewno też na wynik egzaminu maturalnego, co w ogóle daje nowe możliwości młodzieży i w ogóle rzutuje też na pewno na ich przyszłość. No bo przecież dzisiaj, jeżeli chodzi o maturzystów, to proszę zauważyć, ilu maturzystów jest zainteresowanych kształceniem na Politechnice. To, co kiedyś nie było tak powszechne, dzisiaj to są w ogóle niesamowite możliwości. I dzięki tej współpracy z fundacją te możliwości też możemy realizować, co mnie jako dyrektora bardzo cieszy. Uczniowie chętniej uczą się fizyki, bo możliwość robienia doświadczeń na pewno przyczynia się do tego, że ten przedmiot staje się atrakcyjny, a jest przedmiotem raczej trudnym. Mamy zestaw tutaj do elektryczności. Mamy tutaj mierniki. Tutaj mamy taki zasilacz bateryjny. Teraz tutaj mamy i łączenie może robić szeregowe, i może robić równoległe. Do tego mam mierniki. To są takie mierniki wskazówkowe, które on może na przykład umieć włączyć, taki miernik, bo musi go narysować jeszcze i odczytać odpowiednią wartość pomiaru. To jest raz. Tutaj z kolei mamy półkulę magdeburskie, gdzie wykazujemy na przykład istnieje ciśnienie atmosferyczne. To jest w ogóle zabawa dla dzieci. Poza tym uczniowie na przykład tu mogą wykonywać doświadczenia, bo mamy klocki i sprawdzają, od czego zależy siła tarcia i tak dalej. Dalej, tutaj jest cały zestaw związany z gęstością. Tutaj mamy z kolei dźwignię, to doświadczenie takie bardzo, o jedno z obowiązkowych, gdzie za pomocą dźwigni dwustronnej uczeń wyznacza masę ciała i może sprawdzić, bo mam do dyspozycji wagi elektroniczne, prawda? Mamy również sprężyny, które nam pozwalają ilustrować falę podłużną, poprzeczną. Cała optyka, w tej chwili tylko sobie dokupimy zwierciadła, ale soczewki, obrazy w soczewkach, to jest proste doświadczenie. Mamy soczewkę, mamy żarówkę, ekran i uczniowie mierzą, odliczają, więc to nam na przykład tutaj wiele pomaga. Panie Marku, a Pan tutaj dotykał. Może Pan powiedziałby, jak to działa i do czego to służy? Co to za przyrząd? To jest maszyna elektrostatyczna. Do demonstrowania zjawisk elektrycznych. Panie Państwo, teraz Pan pytanie powiem. Ja mam taki projekt uczniowski, piorun ciekawe zjawisko fizyczne i właśnie będziemy demonstrować wyładowanie elektryczne. Tutaj mamy sposoby elektryzowania. Można zobaczyć, jak ładunek elektryczny się rozkłada. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze narzędzie, możemy zaobserwować, no nie mam. Jak na przykład, jeszcze tutaj niech to przeskoczy, tak. Tutaj już nawet pole elektryczne jest widoczne, oddziaływanie między ładunkami, bo tak, te dwie mają tutaj dwie różne ładunki, plus i minus się przyciągają. Dla nas to jest o tyle dobrą rzeczą. Dzieci mogą same eksperymentować i poza tym dajemy takie podstawy do tego, żeby one do szkoły średniej wybierały klasy o profilu matematyczno-fizycznym, przyrodniczym i żeby potem miały szansę wybrać jednak przedmioty techniczne, przyrodnicze, startowały na Politechnikę, bo po prostu po tym mają szansę znalezienia pracy. Tylko problem jest jeden, na którym nikt nie ma wpływu, to jest po prostu siatka godzin, którą ministerstwo nam przygotowało, bo uczeń potrzebuje czasu. A no niestety przy 4 godzinach fizyki to po prostu jest to dosyć trudne do uzyskania. No ale ja mówię, ten sprzęt to i tak jest zbawieniem. Fundacja powstała w roku 2003. Ja jestem jej założycielem, a jednocześnie prezesem. Powstała w zasadzie dlatego, że wybierając szkołę dla synów, zauważyłem, że niestety po 1989 roku troszeczkę zaniedbano oświatę. Oświata dużo kosztuje. Nie przeznaczano tyle pieniędzy, ile potrzeba na potrzeby pracowni, przede wszystkim w szkołach technicznych, ale także w liceach.
i postanowiłem wspomagać na tyle, na ile mogę. Na początku fundacja bazowała na darowiznach rzeczowych od osób fizycznych i od firm, jeżeli chodzi o sprzęt, o jakieś urządzenia przydatne w procesie edukacyjnym. A od kiedy pojawił się odpis 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych, fundacja przede wszystkim zbiera te odpisy 1%. Za te pieniądze zakupujemy sprzęt, oczywiście nowy, staramy się jak najlepszy kupować. Przekazujemy go nieodpłatnie szkołom, także fundacja nie ma żadnych innych wydatków poza wydatkami na przykład na znaczki pocztowe, kiedy trzeba wysłać sprawozdanie do Urzędu Skarbowego. Generalnie 100% wpływów przeznaczanych jest na sprzęt. Dlaczego patronem jest pułkownik inżynier Witold Zglenicki? No to bierze się stąd, że w roku 80 do Związku Radzieckiego wyjechał mój znajomy profesor Andrzej Chodubski, żeby zdobyć materiały na pracę doktorską i zresztą doktoryzował się. Pojechał do Baku i stamtąd przywiózł testament inżyniera Witolda Zglenickiego. Ponieważ pierwszy egzemplarz z tego testamentu spłonął w Powstaniu Warszawskim i w zasadzie o inżynierze i jego dokonaniach, wiedza w Polsce została zapomniana i profesor Chodubski z Uniwersytetu Gdańskiego przywrócił tę wiedzę Polsce i Polakom. Inżynier Zglenicki w Baku był urzędnikiem carskim. Tam dokonywał odkryć. Od niego zaczęła się w ogóle historia morskich poszukiwań i wierceń i wydobycia ropy naftowej. To on był pomysłodawcą platform wiertniczych. Zapisał większość majątku na naukę polską, a część majątku na naukę rosyjską w podziękowaniu za gruntowne wykształcenie, jakie uzyskał w Petersburgu. W roku 1900 Alfred Nobel zapisał na Fundację Nobla równowartość około 160 milionów dolarów. Natomiast inżynier Zglenicki na naukę polską zapisał przeszło 3 miliardy dolarów. Za te pieniądze miały być opłacane badania polskich uczonych, laboratoria, za to miały być wypłacane nagrody dla polskich uczonych za największe osiągnięcia naukowe, na wzór nagród Fundacji Nobla. Niestety ten majątek jego, pola naftowe, działki naftowe na Morzu Kaspijskim i nad Morzem Kaspijskim zostały skonfiskowane po rewolucji bolszewickiej. I Państwo jako fundacja kontynuujecie w ten sposób myśl po prostu? Kontynuujemy, ponieważ fundacja, która miała realizować te zapisy inżyniera Zglenickiego, po II wojnie światowej przestała w latach 40. istnieć. Dokumenty zostały przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa. Właśnie ten testament inżyniera Zglenickiego profesor Chodubski przywiózł do Polski. Ja natomiast byłem studentem profesora Chodubskiego. On opowiadał o polskim Noblu, dlatego kiedy doszło do zakładania fundacji, obrałem takiego patrona. Mottem fundacji jest: kto liczy na tygodnie, ten sieje trawę. Kto liczy na lata, sadzi drzewa, ale kto liczy na stulecia, ten wychowuje i kształci dzieci. Możemy dać naszej młodzieży tę broń, która nie zabija i nie rani. Możemy dać jej wiedzę, bo polska młodzież zasługuje na to, żeby mieć tą wiedzę i mieć później dobrą pracę, a Polska, całe społeczeństwo może mieć pożytek z pracy tej naszej młodzieży. Nazywam się Jarosław Bizon-Jastrzębski i pełnię funkcję kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Bardziej szkoła jest znana jako Zespół Szkół Elektrycznych albo popularnie Elektryk. I kształciliśmy zawsze w zawodach branży elektrycznej, elektronicznej. Od kilku lat żeśmy rozszerzyli jeszcze kształcenie o zawód technik informatyk i ostatnio teleinformatyk. Na początku szkoła była bardzo dobrze wyposażona w sprzęt laboratoryjny. Tutaj duża zasługa samego systemu edukacji w dawniejszych czasach, plus bardzo duży udział sponsora. Przez te kolejne lata skupowaliśmy do szkoły na różny sprzęt, no ale część rzeczy się niszczyła. Pan Marek jako przedstawiciel fundacji, w zasadzie dla mnie to istnieje od zawsze, bo jak ja się pojawiłem w szkole, to on już był i sprzęt, który od niego dostawaliśmy, był zawsze sprzętem bardzo specjalistycznym, drogim i bardzo kierunkowanym w kierunku rozwoju automatyki. Z takich rzeczy spektakularnych to już wiele lat temu dostaliśmy sterowniki przemysłowe, sterowniki z programowalną pamięcią, czyli coś, co było wtedy naprawdę hitem w technice. Dzisiaj wiem, że mamy dostać kolejne rzeczy i to są znowuż najnowsze rzeczy. Dzisiaj każde urządzenie, które mamy w domu, urządzenie elektroniczne, zawiera w sobie jakiś mikroprocesor. Ale sterownik przemysłowy jest urządzeniem, które
steruje pracą poszczególnych urządzeń. I bez tego praktycznie nic by nie funkcjonowało. No, do sterowania maszynami, sterowania całymi liniami produkcyjnymi. Przecież samochody są przez zautomatyzowane linie produkcyjne produkowane, składane. Chociażby w pobliżu Wejherowa, w Bolszewie, fabryka drzwi, porta. Jest tam kilka linii produkcyjnych sterowane. Wszystko jest sterownikami. Zespół szkół otrzymał także oscyloskopy analogowe, analogowo-cyfrowe, cyfrowe oscyloskopy. Zbliżamy się do około 200 tysięcy złotych już w takich granicach gdzieś. Postanowiliśmy unowocześnić pracownię automatyki przemysłowej. W związku z tym, że to dosyć ważna dziedzina, chcemy wprowadzić nauczanie automatyki praktycznie w zawodzie technik elektryk, technik elektronik. Czy to w formie specjalizacji, czy w formie zajęć obowiązkowych, czy w formie zajęć dodatkowych, bo uważamy, że dzisiejszy elektryk bez automatyki sobie nie poradzi, dlatego że wszystko jest sterowane po prostu z komputera. Natomiast, żeby można było sterować czymś z komputera, to muszą być czujniki, muszą być przetworniki, żeby odpowiednie sygnały sterujące mogły zostać wygenerowane. Stąd nasz pomysł właśnie, żeby stworzyć teraz obiekt regulacji, czyli komorę, gdzie będzie się mieszała ciepła woda z zimną wodą, będziemy starali się utrzymać stałą temperaturę. Jeden z elementów po prostu procesu technologicznego. Chcemy to zrobić w formie takiej pełnej wizualizacji, czyli przezroczysta komora, kolorowe ciecze. No i między innymi do tego potrzebujemy regulator trójstawny. I te urządzenia są różnej jakości i różnej cenie. I właśnie dzięki pomocy fundacji kupimy jedno z najlepszych, które jednocześnie umożliwia wizualizację i rejestrację prawie całego tego procesu na komputerze. Jeżeli mamy sprzętu dużo, to każdy uczeń, ewentualnie po dwóch uczniów, mogą wykonywać pewne konkretne ćwiczenia, pewne konkretne prace. W tym momencie oni są tym zainteresowani. Nie ma takiej sytuacji, że to jest pokaz, nauczyciel coś pokazuje, bo oni wtedy tego nie są w stanie jakby zrozumieć jako nauczyciele. Tak się śmieje, jeżeli uczeń może czegoś dotknąć, to on to 4 razy szybciej co najmniej zrozumie, niż jak tylko będzie o tym słuchał, czy gdzieś tam z daleka oglądał. Każdy sprzęt, który dostajemy, poprawia jakość tego procesu dydaktycznego, a często z fundacji dostajemy rzeczy naprawdę takie specjalistyczne, drogie, które nie byłoby nas często stać. Tak, jesteśmy w chłodniczaku. Tu są jeszcze plansze, które i za moich czasów, kilkadziesiąt lat temu, wisiały. To jest na przykład przekrój sprężarki chłodniczej przemysłowej. Być może jest to konstrukcja tuż przedwojenna polska, która była produkowana także po wojnie. Tu jest sala gimnastyczna jedna, tam jest druga sala gimnastyczna, bo to są dwie sale. Ta wyższa przybudówka, to całe, to tam się mieści zespół pracowni cieplno-chłodniczych. Notabene kiedyś tak dobrze wyposażonych, że przez wiele lat, póki Politechnika Gdańska nie dorobiła się własnych pracowni w tej dziedzinie, tutaj studenci Politechniki Gdańskiej nawet odbywali ćwiczenia. Dzień dobry. Marian Derengowski, dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych Elektronicznych w Gdyni. Z Fundacją Inżyniera Zglenickiego Nauki Polskiej współpracujemy od 3 lat. Z tego powodu, że fundacja wypełnia taką ważną lukę, czyli doposażenie szkół bardzo technicznych, jak nasza szkoła, nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Nam bardzo zależy i jako szkoła poszukujemy wszystkich możliwych źródeł tego doposażenia. I tu pan Marek Zawadzki razem ze swoją fundacją jak gdyby doskonale wpisuje się w te nasze potrzeby. Dzięki fundacji, środkom z fundacji doposażamy głównie pracownie elektroniki, pracownie z elektrotechniki i pracownie dla kształcenia w zawodach mechatronicznych. Między innymi ze środków fundacji otrzymaliśmy falowniki, otrzymaliśmy generator funkcyjny, otrzymaliśmy chyba mierniki cyfrowe dla pracowni elektronicznej, no i dzięki temu jednak stajemy się taką szkołą również nowoczesną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt. To, co przyciąga właśnie młodzież, to jest głównie właśnie takie nowoczesne wyposażenie. Staramy się, żeby to odium takich szkół zawodowych, szkół drugiego wyboru, żeby zdjąć, żeby te szkoły właśnie pokazały tutaj, że są szkołami nowoczesnymi,
doskonale wyposażonymi, które świetnie nadążają za przemysłem, za tym, co się dzieje w gospodarce. Uczniom się to podoba, rozumiem. Oczywiście, bardzo się podoba. To się przekłada na wyniki, przekłada się doskonale na zainteresowania, na motywację uczniów, że uczniowie lepiej pracują, bardziej angażują się w zajęcia wtedy, kiedy pracują na nowoczesnym sprzęcie, kiedy pracują w pracowniach doskonale wyposażonych. Oni doskonale wiedzą, co jest w gospodarce, mają praktyki zawodowe w firmach. Chcieliby, żeby również tutaj w szkole, w pracowniach, taki sprzęt, który jest w gospodarce, w firmach, żeby również tutaj w szkole był. Jeszcze coś by się szkole przydało, bo rozumiem, że współpraca z fundacją nie zakończyła się, trwać będzie, pewnie będzie się dalej rozwijać. Wyposażenie takich szkół jak nasza, gdzie kształcimy w zawodach wysokich technologii, to jest studnia bez dna. Potrzeby są ogromne. My w tej chwili i z innych projektów unijnych korzystamy, otrzymujemy wyposażenie w tym roku chyba na sumę około 600 tysięcy złotych, ale to mimo wszystko ciągle nie zaspokaja potrzeb. Ciągle mamy ogromne potrzeby, na przykład w zakresie właśnie wyposażenia pracowni, głównie z elektroniki, z mechatroniki, jak również chcielibyśmy w przyszłości mieć tutaj taką nowocześnie wyposażoną pracownię maszyn CNC, sterowanych numerycznie, do nauki programowania tych maszyn. W tym roku w rankingu perspektyw uzyskaliśmy 3. miejsce w kategorii techników w województwie pomorskim, a ze szkół technicznych jesteśmy pod tym względem najlepszą szkołą. Również jest taki ranking EWD edukacyjnej wartości dodanej. W tym rankingu też bardzo dobrze wypadamy. Również egzaminy zawodowe świetnie zdają nasi absolwenci. Ma renomę i cieszy się takim dużym uznaniem wśród rodziców i uczniów. Marzeniem moim jest, żeby na przykład w Gdyni, Rumi, Wejherowie były wyposażone dobrze pracownie, które przygotowywałyby uczniów gimnazjów i liceów w cyklu 6-letnim do studiowania na uczelniach technicznych. Nie stać nas na to, żeby dokonywać takich odkryć i wynalazków jak w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, ale o wiele tańsze jest, i jest to w zasięgu naszym, jeżeli chodzi o finanse i organizacyjnym, jest sprawić, by powstała sieć takich pracowni, by nasza młodzież nauczyła się po mistrzowsku posługiwać tym, co wymyślono na przykład w Silicon Valley. Być może nawet lepiej posługiwać się, niż sami potrafią to sami wynalazcy. Bo młodzież jest bardzo chłonna, młodzież jest bardzo chętna, ale młodzież lubi mieć doświadczenia, lubi mieć zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne. I to jest możliwe. Ta młodzież mogłaby startować w konkursach ogólnokrajowych, międzynarodowych i ja wierzę, że zajmowaliby bardzo wysokie miejsca, bo my mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież. Ta sieć pracowni, kilku pracowni, to miałoby to się nazywać Polską Doliną Automatyków w Dolinie Redy i Chylonki. Chylonka przepływa w Gdyni Chyloni, a Reda przepływa w Wejherowie i Redzie. Rumia jest pomiędzy nimi. To byłaby pracownia, gdzie zajęcia byłyby osobno dla uczniów gimnazjum, osobno dla uczniów liceów. Mogliby w nich też uczestniczyć chętni uczniowie z techników, jeżeli chcieliby jeszcze trochę się dokształcić, bo mamy bardzo dobrych na Pomorzu nauczycieli. Mieliśmy już takie kontakty nawiązane i prawie, że ta pracownia powstała. Niestety z przyczyn od nas niezależnych tak się nie stało, ale mam nadzieję, że to w końcu się ziści. Audycja z cyklu Sami Sobie, której gościem był pan Marek Zawadki z Fundacji Nauki Polskiej imienia inżyniera Witolda Zglenickiego, działającej na Pomorzu z siedzibą w Rumi, a także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, które z fundacją współpracują od lat i korzystają ze sprzętów laboratoryjnych przez nią przekazanych. Stefan Kotiuk program zrealizował, Magda Świerczyńska-Dolot przygotowała. Dziękuję za wieczorną uwagę i do usłyszenia za tydzień, we wtorek po 22.00.